się nie znają, to wiedzą, że ja się rozgaduję. A tu jest parę osób, bardzo się cieszę, że tych, które nie słyszały mnie jednokrotnie. Co prawda nie mówiłem wtedy o rodzinie, a o rodzinie jest jeszcze trudniej być może mówić zwięźle i spokojnie. Wypracowałem sobie kiedyś taką metodę, żeby siebie dyscyplinować i widzom czy słuchaczom było wygodniej, że robię prezentację, która mnie pokaże slajd po slajdzie pilnować porządku. Słuchacze mają na czym oko zawiesić. Ja od czasu do czasu coś czytam, żeby było zwięźle i bardziej precyzyjnie. No ale tak najczęściej to mówię i robię dygresję do tego co tam jest na tych slajdach napisane. Z tym, że większość rzeczy, które chcę, żeby wybrzmiały, zazwyczaj na tych slajdach jest umieszczone, znaczy teksty są napisane. Ponieważ tutaj dodatkowo część tekstów, które chciałbym, żeby właśnie wybrzmiały, to są takie relacje i wspomnienia z tamtego czasu, to ponieważ ja nie potrafię takich rzeczy czytać, bo się rozkleja od razu, to jest zresztą już technika, to poprosiłem żonę, żeby te fragmenty czytała tutaj moja żona. Ja się do czytania. Więc w każdym razie, to co jest tutaj w tej chwili napisane, widać, że to jest tak bardzo ambitny plan wątków, które chcę na szybko poruszyć. Zacznę właśnie od takiego przeczytanego wstępu, żeby... No to już tego się, przepraszam, proszę Państwa, nie spodziewałem, bo przyszedł mi wnuk. Więc zacznę przeczytam, żeby właśnie być precyzyjnym pewien wstęp, a potem przejdziemy do tych, no jednak to jest ileś tam wątków, które będę tylko sygnalizował. To nasze spotkanie, tak jak powiedział pan Tomasz, odbywa się w ramach cyklu spotkań ze świadkiem historii, czyli rozmów o indywidualnych losach i wydarzeniach. A jednak tytuł zaproszenia, który był na stronie w muzeum, sugeruje rozmowę o funkcjonowaniu krakowskiego Kedynu. Czyli więc bardziej o strukturach niż o ludziach. Chcę jednak pokazać, że są sytuacje, w których łatwo można połączyć oba podejścia ze sobą. W swojemu wystąpieniu nadałem, tytuł wcześniej był taki był, że funkcjonowanie krakowskiej dywersji w latach okupacji niemieckiej widziane przez pryzmat działań i losów rodziny Basterów. Konspiracja w dużym stopniu opierała się na więziach rodzinnych i towarzyskich. I było wiele rodzin, które wspólnie w niej uczestniczyły. O niektórych z tych rodzin, innych niż Basterów i Naporów, rzeczywiście tam niektóre zasygnalizuję. Tutaj mam na przykład przedstawiciela jednej z takich rodzin, braci i tak dalej. Szczególną cechą rodziny Basterów jest to, że wspierała ona przez cały czas okupacji, stopniowo kruszona przez okupanta, działalność Józefa Bastera, który był członkiem gremiów dowódczych dywersji w Krakowie od października 1939 roku do października 1945. To nie pomyłka, po prostu do czasu ujawnienia się w październiku 1945 roku. Takich rodzin w tej sytuacji nie ma tak wiele, o ile w ogóle są. Gdy wybuchła wojna, rodzinę tworzyli rodzice i 6 dorosłych mężczyzn w wieku od 29 do 17 lat. Zarysuję ich działania i losy, skupiając się na ich wojskowym szefie, wspomnianym już najstarszym synu Józefie. Będę w tę opowieść wplatał wątki związane z działalnością rodziny Naporów, którą z Basterami połączyła wojenna miłość Józefa i Zofii, oparta na wspólnym celu, jakim było poświęcenie dla sprawy i związanym z tym wzajemnym szacunku. Gdyby nie wojna, raczej by się nie spotkali. Zofia Naporówna także wypełniała ważne, chociaż niedowódcze funkcje na najwyższych szczeblach krakowskiej konspiracji wojskowej. Też będzie o tym mowa. Oboje byli moimi rodzicami. Od kilku lat występuję przy różnych okazjach, aby mówić o krakowskiej konspiracji zarówno na poziomie ogólnym, o jej strukturach i dokonaniach. Głównie zajmuje się ich dwoma nutami, dywersją właśnie i szarymi szeregami. Mamy tutaj syna jednego z najbardziej znanych komendantów szarych szeregów, Edwarda Heila. Roman, gdzie ty jesteś?
Jednak najbardziej interesują mnie opowieści uczestników, żołnierzy konspiracji, ich postawy i motywy, ich świadomość rzeczywistości i wyobrażenia o możliwej przyszłości. Chciałbym, abyśmy dzisiaj próbowali spojrzeć na ich wybory i dokonania ich oczami. Żebyśmy zrobili wysiłek wyrugowania z naszej świadomości wiedzy o tym, jak się świat potoczył dalej. I byśmy dopiero wtedy wyobrazili sobie siebie w ich sytuacji. I żebyśmy na tej podstawie spojrzeli na nasze wybory i dokonania dzisiaj. I nigdy ich nie oceniajmy. Nie mamy do tego prawa. To nazywam historią empatyczną. 5 lat temu przepisałem i umieściłem w internecie relacje i wspomnienia kilkudziesięciu osób. Od tego czasu przeczytałem ich kilkaset i szukam dalej. Kiedyś też je umieszczę na mojej stronie. Myślę, że wiele zrobiłyby wczuć się w sytuację ówczesnych bohaterów. Ale to jest moja korzyść i mój ból. I nie da się ich przenieść na innych. Także na Państwa. To musi osiągnąć każdy sam. Zanim zostałem poproszony o wystąpienie tutaj przez pana Tomasza Stachowa po odsłonięciu tablicy krakowskiego Kedywu na kamienicy przy ulicy Starowiślnej 33. To jest ta tablica, którą tutaj widać na tym zdjęciu. Był tam lokal sztabowy prowadzony przez... zostałem poproszony o to. I tam był lokal sztabowy prowadzony przez mojego ojca, a także przez mojego ojca lokal sztabowy, a także sklep prowadzony przez dziadka i stryja Zbigniewa, pełniący rolę ważnego punktu kontaktowego. Toczyło się tam też jednak, i staram się to pokazać w okolicznościowej groszówce, wiele naszych rodzinnych spraw, i basterów, i naporów. To, jak myślę, było impulsem, który spowodował tę propozycję pana Tomasza Stachowa i dziękuję za nią. Ja sam nie zadbałem się dowiedzieć czegoś od rodziców, gdy jeszcze żyli. Nie doceniałem znaczenia ich doświadczenia. Dopiero od kilku lat, długo po ich śmierci, staram się to nadrobić. Ma to swoje dobre strony. Składanie historii z takich ułamków, opowieści i dokumentów jest fascynujące i niezwykle wciągające. Prezentacja ta służy do znacznie szerszej, a więc i dłuższej opowieści, więc będę wybierał tylko sprawy trochę w zależności od przebiegu spotkania. Znaczy, tutaj slajdów jest bardzo dużo i które mogą być, każdy z nich może być omawiany szeroko. W każdym razie pragnę dzisiaj podkreślić i zilustrować wybrane zagadnienie i pokazać niektóre wydarzenia i epizody. I to jest emocjonujący wstęp. I przechodzimy, proszę Państwa, do konkretów. Ja potem będę te tutaj, będziemy przechodzić przez te punkty poszczególne i będziemy najpierw, proszę Państwa, dlaczego właśnie to, co powiedziałem na początku. Dlaczego można mówić poprzez pryzmat rodziny Basterów, można mówić o krakowskiej dywersji. I tu właśnie poproszę moją żonę, żeby przeczytała dwa fragmenty. Masz ten parę, tak? Dwa fragmenty z opowieści innych ludzi o ojcu. Po zapoznaniu się z materiałami na temat życia i działalności kapitana Raka, Józefa Bastera, w czasie okupacji, należy stwierdzić, że jego biografia to nie zbiorek informacji o faktach z życia jednego zwykłego, przeciętnego konspiratora, lecz relacja o działalności jakby całej instytucji. O bohaterstwie człowieka, który, nie jesteśmy tego pewni, ale może nie miał choćby raz okazji wystrzelić z karabinu czy pistoletu, a jednak dokonał czynów, które każą go ustawić w szeregu najdzielniejszych żołnierzy Polski walczącej i w pełni uzasadniają nadane mu w Armii Krajowej wysokie odznaczenia bojowe z krzyżem srebrnym Orderu Virtuti Militari na czele. I koniec relacji. Rak był zawsze serdecznym przyjacielem i jednym z najaktywniejszych organizatorów koleżeńskich więzi, dorocznych zjazdów i stałych spotkań byłych żołnierzy Kedywu Krakowskiego Okręgu Armii Krajowej. Był jednym z tych, którym w dużym stopniu zawdzięczamy trwające przez 4 prawie dziesięciolecia miłe, a często serdeczne skałowców spotkania. Był to wspaniały człowiek, rzetelny, uczciwy, niewiarygodnie pracowity, żarliwy patriota, Polak. Zapewne o nim również myślał major Powolny, Ryszard Nuszkiewicz, nadając swym wspomnieniom opublikowanym w 1983 roku taki właśnie tytuł – Uparci.
I teraz, żeby to jakby potwierdzić faktami, to jest mój ojciec po pierwszym aresztowaniu, bezpośrednio po pierwszym aresztowaniu w lecie 40 roku. Ta broda to chyba właśnie wtedy wyrosła, ale potem został już. W 39 roku został jednym z pierwszych dowódców lotnego zespołu sabotażowo-dywersyjnego w Krakowie. Ja o tym nie wiedziałem, pisze o tym Pluta Czachowski w swojej książce Organizacja Orła Białego. Od 40 roku do 42 roku był w Związku Odwetu, czyli tym nurcie dywersji Związku Walki Zbrojnej, jako członek sztabu, kwatermistrz i szef łączności. To jest to coś, co potem było charakterystyczną jego zadaniem przez całą okupację. Od 43 roku do 45, kiedy powstał KEDYW, między innymi właśnie ze Związku Odwetu, został dalej członkiem sztabu, dalej oficerem łączności. Doszły mu już wcześniej zresztą obowiązki szefa kancelarii w sztabie. Został w pułku, który w momencie był przez jakiś okres był adiutantem dowódcy, a w pewnym stopniu, no ze względu na to, że jako szef łączności odpowiadał za lokale, magazyny i tak dalej, był także kwatermistrzem. Częściowo też opisuje to właśnie Nuszkiewicz. W 1944 roku powstał na parę miesięcy, znaczy w ramach akcji Burza, powstał batalion partyzancki Skała, który miał wyzwalać Kraków. Potem poszedł na pomoc w Warszawie. Tam był członkiem sztabu, szefem łączności i szefem kancelarii. Przerwało to aresztowanie przez Gestapo z końcem sierpnia 1944 roku. Będziemy o tym mówili. A teraz druga bohaterka naszej opowieści. Należała do pokolenia Kolumbów, któremu niestety o wolność ojczyzny przyszło szczególnie krwawo walczyć. Maturzystce z 1939 roku niedanym było rozpocząć w październiku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Danym jej było za to pełnić funkcję pielęgniarki, a później być nieustraszoną łączniczką w krakowskim KEDYWie. O jej zasługach w tej służbie dla Polski świadczyć może nadany druk Niezosi Basterowej, łączniczce Ewie, krzyż waleczny i srebrny krzyż zasługi z mieczami. O swej działalności okupacyjnej, którą można nazwać bohaterską, nigdy nie chciała mówić. Wiele jej harcerek, nawet tych najbliższych, nic o tej działalności nie wiedziało, a każdą wzmiankę na ten temat przyjmowała z zażenowaniem. Sukcesy bardzo ją cieszyły i świadomie dążyła do celu, aby być wśród tych najlepszych. Wyniki swojej pracy lubiła przypisywać innym. Sama natomiast pochwały adresowane pod swoim adresem przyjmowała również z zażenowaniem i nieudawaną skromnością. To napisał po śmierci, to jest tekst, który się ukazał po śmierci, napisany przez komendanta, bardzo znanego, Roman potwierdza, Bogusia Molendę, bardzo znanego tutaj komendanta Chorągwi. Co jest charakterystyczne, bo tutaj jest spis tych funkcji, które ona pełniła. Duch Molenda mówi o niej jako po tym czasie, kiedy była w KEDYWie. Łączniczka, kurierka, prowadzenie punktu kontaktowego. Ona opowiadała harcerkom na obozach różne wspomnienia z tego, ale nie opowiadała nic. I my też praktycznie nic nie wiemy, i on też pisząc to, o tym nie wiedział, że była członkiem od 40 roku, od wiosny 40 roku do końca, była członkiem kontrwywiadu, najpierw ZWZ, potem AK, na szczeblu obszaru, na poziomie obszaru. Najpierw, bo to był obszar krakowski, potem był okręg krakowski. Czyli na tym najwyższym tutaj szczeblu współpracowała z różnymi najważniejszymi rzeczami. To jest osoba i to jest najciekawsze w tym wszystkim. O tym żeśmy nie wiedzieli. O tym nie było wiadomo i nawet ci, którzy byli najbliżsi, tego nie wiedzieli. To też jest tak, jak tutaj według Kazimierz Pluta-Czachowski. On opisał z końcem lat 80. Rodzice wtedy już nie żyli. Wydał swoją książkę Organizacji Orła Białego. I wtedy tam się pojawiła ta informacja, po której odszukałem różne następne, idąc tropami. Oprócz tej działalności, tych formalnych funkcji, pełniła także rolę, znaczy, czy organizowała, jest na to dokument, zresztą potem przed tajne kompletnie była nauczycielką. I teraz z innej strony spojrzenie ich dwojga, to też Asiu tam masz. Po prostu, bo to jest, słucham? Ten fragment raportu? Tak. To są, tu jest,
to jest spotkanie z tym miejscem, ich obojga. To znaczy, tu, gdzie państwo są. Tu, gdzie jesteśmy, na Pomorskiej. Obydwoje się tu znaleźli. Dla ojca się skończyło to bardzo tragicznie. Matka wyszła stąd stosunkowo szybko. Ale wydają mi się ciekawe, charakterystyczne dwa spojrzenia na ten moment samego wejścia. Oba są z tamtego czasu. Ojciec napisał raport po ucieczce z obozu. Ona napisała w swoim dzienniczku, jak wróciła do domu, opisała te wrażenia. Fragment raportu Józefa Bastera, napisanego bezpośrednio po ucieczce z obozu, sierpień 1944. Zawieziono mnie na Pomorską, na pierwszym piętrze na prawo. Tutaj, gdzie jesteśmy, na pierwszym piętrze na prawo. Przystąpiono do szczegółowej rewizji. Gdy mnie zapytano o pseudo, ja powiedziałem ostatnio używane, Komar, co spowodowało wybuchy złości i przystąpienie do mokrych przesłuchań. Powieszono mnie na skutych do tyłu rękach na framudze drzwi. Każde słowo mego zaprzeczenia było powodem do niesłychanych orgii nade mną. I fragment dzienniczka Zofii na Porównej, przesłuchanie we wrześniu 1942 roku. Na dworze jest cudnie. Park krakowski przystrojony w złotą szatę jesienną wygląda prześlicznie. Zbliżamy się do budynku Gestapo, Pomorska 2. Patrzę na piękny świat i mimo silnej chęci opanowania się robi mi się smutno i dziwnie. Czy wyjdę stąd? Jak wyjdę? Spoglądam w niebo. Jest cudnie błękitne. I nagle cały świat wydaje mi się błękitny i taki cudny, że aż boli. Mając w oczach to piękno i ten przecudny błękit, wchodzę do ciemnego gmachu. Oczy przyzwyczajone do światła nic nie widzą. Moi towarzysze biorą mnie mocniej pod rękę i prowadzą jakimiś schodami, korytarzykami. To jest, proszę państwa, bardzo typowe, bo ja mówię, bardzo wiele wspomnień przeczytałem. To też jest ta różnica płci, że tak powiem. I ojciec, to pierwsze zdanie. Pierwsze piętro na prawo, żeby było dokładnie wiadomo, co gdzie i jak, to jest fragment raportu. Matka zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodzi. Proszę państwa, i to jest zapoznanie się z tymi dwójkiem bohaterów, ale to wszystko się toczyło w ramach, jak pokazałem chyba to przed chwilą, większych struktur. Działali w ramach większych struktur. I teraz po co to całe państwo podziemne było? To jest wątek, to jest rzecz, którą ja chętnie rozwijam i niejednokrotnie rozwijam, więc tylko teraz bardzo szybciutko przejdę przez niektóre elementy. Istotą polskiego państwa podziemnego, w którym oni działali, bo opór był nie tylko w strukturach państwa podziemnego wtedy, ale oni działali w państwie podziemnym. Była roztropna troska o dobro wspólne, jakim była wolna Polska odzyskana 20 lat wcześniej. Troska ta powodowała postawami, działaniami nie tylko przywódców elit, ale także szerokich rzesz społeczeństwa obywatelskiego. Lecz wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd. I teraz sposobem, żebyśmy wiedzieli, znaczy jak to było robione. Najczęściej jak się myśli o konspiracji i okupacji, to się mówi o takiej bezpośredniej walce zbrojnej. Teraz najczęściej są wspomnienia i w zasadzie się najchętniej pamięta. O partyzantach się mówi, o tych, którzy z bronią z lasu wychodzili. Konspiracja to było zupełnie coś innego. To było 5 lat bez broni i w osamotnieniu. Co było celem tego państwa podziemnego, tych ludzi, którzy funkcjonowali? Jak tą roztropną troskę o dobro wspólne realizowali? Chodziło o przetrwanie struktur państwa polskiego gotowych do jego odbudowy natychmiast po wojnie. Nie będę tego rozwijał, bo to jest ważny temat i mało znany. Przetrwanie ludzi i to możliwie mało zdemoralizowanych okolicznościami okupacyjnymi. Tu jest cały węzeł różnego rodzaju problemów, bo nie chodzi tylko o życie, tylko chodzi o to, jak właśnie zranieni moralnie można wychodzimy z takich sytuacji. Przygotowanie do walki o wolność i będzie sposobna sytuacja militarna i geopolityczna. I nieustanne, czynne przeciwstawianie się okupantowi tam, gdzie jest to możliwe. Ten poprzedni temat to jest właśnie to, miało być ogólnonarodowe powstanie. To są ci partyzanci, to jest to tworzenie oddziałów bojowych, których się nie udało tak wiele stworzyć, ale o nich się najbardziej pamięta. A to, o czym my mówimy, to jest ten ostatni punkt. Nieustanne, czynne przeciwstawianie się okupantowi. I teraz następny wątek, który dla mnie jest tym wszystkim istotny zawsze. Po co to było? Czyli sens tego wszystkiego.
Sens funkcjonowania państwa podziemnego nadawała świadomość konieczności przetrwania moralnej tożsamości Polaków, polskiej kultury oraz poczucia narodowej dumy. Świadomość wynikająca z miłości ojczyzny. I sens ten